Co za rewelacje o Dowborze i Koroniewskiej. Zarobią kokosy, wszystko wskazuje na to, że Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor będą nowymi gwiazdami TVNu. Stacja zadbała o to, aby małżeństwo otrzymało godne warunki współpracy. Takiej zmiany nikt się nie spodziewał. Maciej Dowbor odszedł z Polsatu, wszyscy fani zabawnego prezentera doskonale pamiętają, gdy ten po kilkunastu latach współpracy odszedł z Polsatu. O swojej decyzji poinformował nas za pomocą poruszającego postu w social mediach, za pomocą którego wyjaśnił powody zmiany pracy i pożegnał się z widzami stacji. Trochę inne zdanie na ten temat miała osoba z otoczenia Gwiazdora, która o jego odejściu porozmawiała z portalem Pudelek. Jej zdaniem Maciej Dowbor był rozgoryczony zwolnieniem swojej mamy Katarzyny Dowborem. Czarego goryczy miał jednak przelać brak zatrudnienia na planie powstającej właśnie śniadaniówki Polsatu. Gdy tylko dziennikarz podjął decyzję o odejściu z Polsatu, w mediach pojawiły się spekulacje na temat tego, w której stacji znajdzie on nowe zatrudnienie. Niektórzy spodziewali się nawet, że dołączy on do grona prowadzących pytanie na śniadanie, co byłoby idealnym wstryczkiem w nos dla producentów Halo to Polsat. Nieco później w sieci pojawiły się plotki o tym, że Maciej Dowbor będzie nowym prowadzącym The Voice of Poland. Szybko jednak okazało się, że informacje te niewiele mają wspólnego z prawdą, a prezenter nie zamierza wiązać się z Telewizją Polską. Wszystko dlatego, że dużo lepszy kontrakt przygotowało dla niego konkurencyjne TVN, gdzie pracuje również jego ukochana żona Joanna Koroniewska. Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska nowymi gwiazdami tvn okazało się, że aktorka otrzymała od stacji możliwość prowadzenia własnego show, w którym zajmuje się wystrojem wnętrz. To jednak nie koniec, ponieważ teraz w sieci zaroiło się od informacji, według których po angażu Macieja Dowbora małżeństwo ma wspólnie poprowadzić Dzień Dobry TVN. Jest to sposób stacji na przyciągnięcie nowych fanów śniadaniówki. W sieci huczy również odwieści o Gwiazdorskiej Umowie, którą otrzymało małżeństwo. Na razie nieznane są szczegóły tego planu. Wiadomo jednak, że zarówno Maciej Dowbor, jak i Joanna Koroniewska mają coraz częściej pojawiać się na antenie TVNU.